Moi drodzy, dzisiaj postanowiliśmy z Kasperkiem spać w salonie, bo tu mamy tutaj duży telewizor i oglądamy sobie film. I tak sobie przytulnie tutaj porobiliśmy. A w sumie ja to pomogłam, pomogłam przynieść materac i przesunąć stolik, a resztę przyniósł Kaspi. Ja jestem pewny, że to zostanie na kilka dni, bo jak będziesz sobie spać, to ja będę sobie odpalał Fortnite'a. Zostaje to na zawsze już, na całą kwarantannę. Jak będzie tego za dużo, to ja pewnego dnia biorę hubs, biorę wszystko i... Nie dasz rady przynieść matraca. Załatwi mnie. Dobra, to co, ty idziesz spać, ja idę grać. Czemu nie pomyśleliśmy o tym wcześniej? Tak jak widzieliście, dwa dni temu przenieśliśmy z Kacperem materac sobie do salonu i teraz... śpimy w salonie. Z tym, że wczoraj w ogóle mnie strasznie szybko zmoliło i wydaje mi się, że poszłam spać nawet przed 23, bo gramy w taką generalnie grę, która wygląda jak film. No po prostu to jest gra na PlayStation z taką fabułą, więc tam w sumie Kacper grał, a ja oglądałam, bo w sumie to było jak film, tak jak mówię. Stałam o 8.30 nawet. Poszłam się umyć, bo o 9.10 miałam sprawdzian ustny w ogóle przez kamerkę, z czego dostałam 3 minusy, ale to niemiecki, więc jakoś specjalnie mnie to nie ruszyło. Nawet specjalnie chciałbym się uczyć, po prostu zrobiłam sobie notatkę, przeczytałam i coś tam poodpowiadałam na tyle, ile mogłam, potrafiłam. No i co? No i jest obecnie... Która? 10.35 i on dalej śpi. Więc ja sobie tutaj jestem, coś oglądam, ja drugi raz nie zasnę, ale w sumie jestem trochę głodna i w sumie tak jak codziennie ćwiczę, jeszcze nie nagrywałam z tego vloga, ale jutro poćwiczę, jutro coś tam nagram. Tak dzisiaj kompletnie mi się nie chce. Dzisiaj mogłabym leżeć naprawdę cały dzień, więc no robię tak, że w sumie dwa dni ćwiczę i dzień odpuszczam. Dwa dni ćwiczę i dzień odpuszczam. Dzisiaj jest ten dzień odpuszczenia. 11.16, ja nie wiem co tam zrobić, oglądam filmik Marcina Dubiela, tutaj wszystko się dzieje. Poszłam do salonu zobaczyć co u Kacpra i zobaczyć co mamy w lodówce. Otóż w lodówce jest jedno wielkie nic, ale znalazłam jakiś jogurt, tylko że napisane jest na dole man. Jak go zjem, stanę się facetem. No ale co, już Kacper robił zakupy, więc jestem zmuszona jeść to co on kupuje. On sobie luda w najlepsze, a ja się nudzę. Deska do prasowania służy mi za stolik w tym momencie. Póki jeszcze stoi, muszę się z wami podzielić pewną wiadomością. Chciałam wam pokazać, jak się z Kasperem wyprowadzamy. Tam z tyłu są nasze walizki. Ale ogarnęłam się, że nie mam baterii. I tutaj też nie mam baterii. Okej, wracając do historii, bo kamera wczoraj została w aucie. Wiem, że zapomniałam tej baterii. I mówię Kasperowi, że dobra, to ja się wracam na górę po tą baterię do aparatu. No i wracam się na górę, no i patrzę, jej nie ma. Wtedy sobie kłócę w głowie, że kurde, chyba jednak ją schowałam. Ale wzięłam drugą baterię, która leżała, która była tą rozładowaną baterią. I włożyłam ją i wczoraj próbowałam właśnie nagrać wam to dokończenie, z tym, że dzisiaj już włożyłam tą dobrą kamerę. W ogóle przyjechaliśmy z Kacprem do jego rodziny i jesteśmy teraz na działce, w takim domku. I ogólnie jest śliczna pogoda, jeszcze nie mam na sobie makijażu, mam mokre włoski, ale jest naprawdę śliczne. Świeci słoneczko, zaraz sobie gdzieś tutaj usiądziemy, się napijemy kawki i wracamy, bo jutro mam nagrywki w domu. I gdzie w ogóle dzisiaj o 11 mam też sprawdzian, więc za chwilkę będę musiała tego usiąść, ale wydaje mi się, że to akurat będzie easy. Dobra, więc świecę się niesamowicie, ale Kacper pojechał po mamę, a ja skończyłam przed chwilą sprawdzian, pisałam go 45 minut, ale mi się fuksnęło, bo mam zarąbistych ludzi w klasie, naprawdę. Jestem szczęśliwa. Jaka czerwona, wow, wow. Jak coś, mam tutaj już korektor dookoła oczu, więc wyglądam jak panda trochę, ale jestem szczęśliwa, mam tak zarąbistych ludzi w klasie, przysięgam, więc wydaje mi się, że jest okej. Okay. Ja idę się pomalować, żeby wyglądać jak człowiek, a nie jak panda. Moi kochani, dzisiaj wleciała full tapeta i rzęsy, tylko muszę spakować pensetę i klej, bo one mogą się odkleić. Ja nie jestem najlepsza w przykleju rzęs, widzieliście już to na lewie, ale miałam sprawdzian o 12 z matematyki, już jestem po, jest 13 chyba 30 nawet. Jadę do domu X na nagryweczki, będziemy nagrywać fabułę z Natalią, także ja pakuję to i pensetę. Jadymy, zobaczymy co tam schodzi w domu X, bo dawno nie było i dawno na vlogu nie było w ogóle domu X, także zobaczymy. Miałam wrażenie, że coś jest tak z tymi włosami związane, ale... chyba to był błąd. Przyjechałam w ogóle do domu X pierwszy raz od dawna i nawet tutaj szkoła nie da mi spokoju i trzeba to robić. W ogóle Natalia coś gadała o bobrach. Co tam ciekawego się stało? Bo przypuszczamy, że są bobry, ale już chyba nawet o tym gdzieś ktoś mówił. I zjadły drzewka. To się nie zjadły drzewka, tylko... Tutaj? No, patrz, są sobie w nie. To nie tylko będzie odcinek Toma zrobiony przez bobry. I będziemy podglądać bobry. Ja nigdy nie widziałam bobra na żywo. Ale mają śmieszne płaskie ogona. Nie, ja myślę, że bobry są fajne. W sensie, one są podobrone i tam nie można tego niszczyć ani nic. I trzeba im pozwalać to robić. Moi no, drodzy, tak. Zobaczcie, to jest incepcja, to jest tak. Vlog. To jest... Julka wymyśliła tak incepcję, ponieważ ja kręcę vloga. Nie wiem, kamerą.
Co? Jak to zrobić, żeby był vlog we vlogu? Patrzcie. No teraz. Dobra, ale widzieliście to? Porwimy, Natalia przed chwilą nas wygoniła stąd. Porwimy Julię. Żeby już nie mogła wrócić do kadru. Tak, ja wiem, ja rozumiem kwarantannę, ale ja bardzo chciałem, ją w piwnicy i będziemy kazali nagrywać. Dobra, rozmawiamy. Ja już nie, chodź, tylko Julia, nie w piwnicy. A, dobra, no chyba, że tak. Nie pozwalają nam siedzieć w kuchni i we dwójkę z kamerami musieliśmy wyjść tylko. Tak, nie? W holu. Ale to jest śmieszne, jak ktoś będzie oglądał tego i tego vloga i zaczął ze dwa tak, razy to samo, właśnie, wbijajcie w ogóle do Szarka, jeżeli chcecie obejrzeć. O kurde, dziękuję bardzo. Od drugiej strony. I tak samo wbijajcie do... Jezus, Maria. Nawet gadać teraz już nie można. No wracam tutaj po kwarantannie. A czyli wraca? Tak, zasłaniasz mnie moim tym. A, bo tutaj sobie... A słuchajcie, jakim Henryk jest hamem. Ja wychodzę sobie dzisiaj elegancko z Ubera i stoi Heniu. I ja mówię, Heniu, wołam go. Ziomek z Ubera się patrzy. I on wtedy... Tak, a wiem, mówisz jeszcze raz. Ty mówisz, co mówisz? Mówię, Heniu. A on? Brzydka. Nie zrozumiałam nic, ale odwrócił się i poszedł w drugą stronę i ja za nim taka skuca... To źle zrobiłem, to jeszcze raz musimy zagrać to. Heniu. Kulturka na planie. O, to sobie go skrzydło. Zacznijmy też w ogóle od tego, że masz brodę w ogóle. Czemu? Słuchaj, robię challenge na Instagramie, że sobie zapuszczam zarost. Wyglądam jak idiota jeszcze, ale jestem w szoku, bo rzeczywiście coś rośnie, nie? Jakby to nie jest tak, że to jest taki... dziewiczy. Dziewiczy właśnie. Tylko normalnie, więc wiecie, zaraz, ale nie wiem ile jeszcze to potrzeba. Podobam ci się? Zajebiście. Ja! Pierwsza osoba, która mi tak powiedziała. Ja w ogóle dzisiaj nagrywamy fabułę z Natalią. Ja w każdej fabule gram jakiegoś patusa i zobaczcie, z tym różowym patusem i tu jest przerwa na moje czoło. Tu mi tylko czoło widać. Ja już się zmęczyłam. Od którym to nagrywamy? Nie wiem. Od 14.30. 14.30 jest 17.20 i czekamy na magicznego pana Marcina Dubiela, żeby nagrać jeszcze jeden film o 20.00. Super. Będzie naszą kosmetyczką, będzie nam robić tatuaże z henny, będzie fajnie. Tatuaże z henny będziemy mieć? Jak tatuaże z henny, taka piosenka była. No nieważne, walić. Zbliżamy się do jasności. Dobra, mamy godzinę. 19.50 i nie widać, nie chcę mi zostać w fokusa. Ale w ogóle zobaczcie, jak zarąbiście, że jest tak jasno, już pomijając moją twarz. Po całym dniu, patrzcie jak się obrzydliwie. No nie widzicie, bo oczywiście fokus nie lubi się ustawiać sam. Dobra, już obrzydliwie świecę. Mam na głowie w ogóle jakąś spinkę, która jest kupiona do filmu Marcina, na którego czekamy ciągle. Będzie naszą kosmetyczką. Ja mam makijażu nie pozwolę zrobić i tak już mój wygląda tragicznie. Więc zaraz go jakoś poprawię. W ogóle pomyślałam, że pójdę pod prysznic, tylko wyzwaniem jest teraz to, żeby nie zamoczyć twarzy ani włosów. W ogóle zobaczcie, jaki odrost potężny już do połowy głowy. Co się dzieje? Stwierdziłam, że pójdę się umyć, żeby się orzeźwić, więc skakuję pod prysznic. Jakieś tu moje Adidas wszystko pozostawię, moje jakieś moje po prostu płyny, które tutaj leżą od dawna. Wyglądam jak jakaś Karyna w ogóle, czemu tak się stało? Ja już jestem po i jest troszkę ciemno, może uda mi się... jestem już po nagrywkach z Marcinem, jest 21.33. Mega dzień zarobiony, mimo że wam się wydaje, że tutaj sobie ponagrywała, że ale męczące. Tak, to dla mnie to jest naprawdę, jestem padnięta strasznie, moim marzeniem jest naprawdę już pojechać i położyć się, coś z Kasprem obejrzeć. Moi drodzy, w końcu zmieniliśmy pościel i przywiozłam z domu jeszcze małpkę. Dobra, więc dzięki wielkie za obejrzenie tego filmiku. Jeśli ci się spodobał, standardowa łapka w górę, jeżeli mnie nie subskrybujesz, to naciśnij ten guziczek na dole. Widzimy się w następnym vlogu i pa!